Cała książeczka o Piłacie zdaje się próbą rozwikłania tajemnicy procesu Jezusa. W rzeczywistości jednak jest to raczej próba pokazania, że w procesie tym nie kryje się żadna tajemnica. W ten sam sposób podsumować można całą myśl Agambena i dlatego wydarzenia sprzed 2000 lat stanowią dla niego tak dobrą alegorię współczesności. Celem i stawką umysłu Włocha jest ukazanie, że nie istnieje żadna tajemnica władzy, żadne arcanum imperii, mroczny i niepoznawalny związek między życiem i prawem, historią i zbawieniem. Prawo nie jest z istoty powiązane z życiem, ani też życie z istoty nie podlega prawu. Agamben pokazał to wyraźnie, dokonując analizy listów pisanych przez Pawła z Tarsu, w których poczucie kresu wyznaczone ponownym przyjściem Mesjasza. Nie zapominajmy, że greckie wyrażenie Chrystos oznacza właśnie Mesjasz. Jest tak intensywne, że relatywizacji ulega obowiązywanie porządku społeczno-politycznego. Czytamy przecież: trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, zaś ci, co się radują, tak jakby się nie radowali. Wiara eschatologiczna wywołuje więc skutki podobne do znanej rzymskiej zasady ficto legis, pozwalającej postępować podmiotom prawa tak, jakby określonego przepisu bądź stanu nie było. Dokonuje się więc unieczynienie prawa. Liczyć przestają się wszelkie prawno-faktyczne właściwości, na przykład obrzezanie, nieobrzezanie, wolność, niewola, męskość, kobiecość. I nastać może wspólnota pozbawiona wykluczających podziałów, w której żadny homo sacer nie będzie już musiał stawać przed sądem, by dawać świadectwo, jakiego dać nie może, i by zostać uznanym za winnego bez zapadnięcia pełnoprawnego wyroku. Żadne życie nie będzie już porzucone.